przejdę do rzeczy związanej z ostatnim bardzo gorącym tematem, mianowicie z panem Łukaszem W. Mhm. Przenieśmy się teraz w przeszłość, mhm. jeszcze na... No i teraz w sumie może powiedzieć, że zacznie się program Cage. Cofamy się w przeszłość, jesteśmy na serwisie Ask.fm, gdzie nagrywałeś śmieszne filmiki, nagrywał je również ten pan, nagrywał chyba Filip Zabielski, mhm. z tego co mi się wydaje. Adrian Polak. Adrian Polak wtedy był tak, Łukasz i Adrian to była taka konkurencja. W sumie Łukasz miał jedną osobę, która była jeszcze bardziej jego konkurencją. Taką, ten to był wtedy Kwiatkowski, Dawid. No tylko, że Kwiatkowski jakby poszedł no, w muzykę po prostu, nie? Jakby odszedł, no i zaczął się takimi rzeczami zajmować, a Łukasz, no nie. No dobra, no i zacznijmy od początku twojej kariery. Jak byłeś jeszcze takim dzieciaczkiem z grzywką zaczesaną w prawą stronę. Nagrywałeś śmieszne filmiki, spotykałeś się z chłopakami w Silesii, piliście dolewkę coli z KFA chyba wtedy, choć nie jestem pewien, czy do końca. Poznałeś Łukasza W. Poznałem Łukasza W. Jakie były twoje relacje z Łukaszem W. w tamtym czasie? Jak to się rozłożyło na przestrzeni tych kilku lat? Słuchaj, to jest trochę tak jak, bo czuję, że chcesz tym pytaniem, wiesz, sprawić, że ja, nie wiem, ja nie będę się przyznawał do jakichś rzeczy albo coś. Generalnie to jest tak jak w małżeństwie, nie? Jeśli masz byłą żonę, która teraz jest psychopatką, to nie masz wpływu na to, że ona teraz jest psychopatką, no kiedyś była normalna. I trochę też jest tak z Łukaszem. Łukasz to w ogóle wtedy to była zupełnie inna postać niż kamerzysta obecnie. I jakby ja nie powiem, że nie zawdzięczam mu tego, że gdzieś tam on pomógł mi stawić pierwsze kroki w internecie i gdzieś tam też przez to, że pomógł mi zdobyć w cudzysłowie taką pierwszą sławę, nie lubię strasznie tego słowa, wiesz, poznałem później Stewarta i tak dalej, natomiast no jakby teraz to jest inna historia, inna bajka, nie? Okej, ale czy można powiedzieć, że początkową sławę zawdzięczasz Kamusiowi? Kamusiowi nie, Łukaszowi. A to jest różnica. Okej. Okay. No tak, to jest różnica zdecydowanie. No. Bo wtedy to był człowiek z otwartą twarzą, niezamaskowany twórca internetowy. Tak. Okej. Okay. Jak wyglądały wtedy twoje relacje z Łukaszem na zasadzie, jak zaczęliście gdzieś tam kreować swoje tożsamości? Ty jak zacząłeś kreować swoją tożsamość? Wiesz co, Łukasz... Napisałeś do niego? On do ciebie napisał? Nie. Ja wtedy się zajmowałem takimi fanpage'ami i była jakaś taka sytuacja, że chyba z Filipem Zabielskim, nie pamiętam jak to konkretnie było, ale ktoś ukradł komuś jakiś fanpage, w ogóle to strasznie śmieszna historia, to są takie czasy, że ja miałem błahe powody, które kiedyś były mega dramą. Tak, ja miałem w ogóle 50 fanpage'y, każdy powyżej 100 tysięcy lajków i to były fanpage'y typu, no śliczna jesteś, oddaj trochę urody. Jak miałem 15 lat, to takie rzeczy robiłem. Mogłeś potem oznaczyć ten fanpage. I tak, tam miałem w ogóle adminów, którzy dodawali jakieś cytaty i tak jak dalej. Jak na przykład widziałeś jakąś fajną dziewczynę, mogłeś w komentarzu oznaczyć ten profil i to był tak ładnym tekstem jakby do oznaczenia. No. Wiem, coś ten deseń. I jak ktoś chyba kiedyś komuś ukradł jakiś fanpage i tak trafiłem na Łukasza, że Łukasz tam chyba obydwoje zainterweniowaliśmy w tej sprawie I odzyskali się fanpage. No i się skumaliśmy wtedy i później jak już się kolegowaliśmy, no to Łukasz, wiesz, gdzieś tam na tym Asku to jeszcze, to był taki czas, Ask to swoją drogą dziwny portal był. W każdym razie, wiesz, tam na przykład polubiłeś komuś jakąś odpowiedź, no to wszystkie osoby, które cię obserwowały, widziały to, nie? Więc on mi gdzieś tam też lajkował i tak wyszło, że też stałem się taką pierwszą sławę zyskałem. Okej, czyli był Marcin Dubiel na Asku, który gdzieś tam miał coraz więcej serduszek, tak. Konto rosło. Zakończył się temat Aska. W sumie to się zbiegło trochę w czasie z zaczęciem tematu YouTube'a, nie?